Czy natura pamięta, że pora deszczowa, kalendarzowa pora deszczowa już się skończyła? No chyba w tym roku troszkę zapomniała. Zupełnie zapomniała. Mamy anomalię pogodową. No to zobaczmy, jak wygląda początek pory chłodnej i suchej w Hua Hin. Zapraszamy na krótki reportaż o tym, co się tutaj dzieje. Jesteśmy Wam winni pewne sprostowanie, bo opowiadaliśmy Wam wielokrotnie o fantastycznej pogodzie w Hua Hin, która panuje przez cały rok. A tu proszę, niespodzianka. Teraz obecna pora deszczowa naprawdę była zupełnie inna niż te poprzednie, które pamiętaliśmy i o których opowiadali nam tutaj najstarsi ludzie w Hua Hin. Naprawdę nikt nie pamięta, żeby padało tak często w porze deszczowej. A już ostatni tydzień, no to jest po prostu typowa anomalia. Bo co się działo? Od poniedziałku co noc mamy burze z piorunami, obfite opady deszczu co popołudnie, co wieczór. No w dzień trochę się przejaśnia, ale woda nie zdąży nawet wsiąknąć w ziemię, a już przychodzą kolejne opady wieczorne, popołudniowe. Wczoraj rano, jak co dzień, odwiedziliśmy naszą plażę, której nie było. Wysokie, sztormowe fale z wielką siłą uderzały o mury nadmorskich budowli. No cóż, morze zabrało nam plażę i spacer musieliśmy odbyć na bieżni w siłowni. No niestety na skutek tych obfitych opadów, no są takie tereny niżej położone w Hua Hin, które są podtopione, widzimy zalane pola, no i drogi, które takie szczególnie lokalne drogi, które stały się nieprzejezdne. Dzisiaj mieliśmy nadzieję, że rano uda się dotrzeć na rowerach w pobliże plaży i zobaczyć stan morza. Niestety musieliśmy zrezygnować, bo po nocnych intensywnych opadach i burzy część drogi była zalana i dla nas nieprzejezdna. Dlaczego tak się dzieje? Posłuchajmy, co na ten temat mają do powiedzenia profesjonaliści. Tajski chłodny sezon oficjalnie rozpoczął się we wtorek 29 października i potrwa do końca lutego 2025 roku, poinformował w piątek tajski departament meteorologiczny. Ogłoszenie to opierało się na kierunku wiatrów dominujących w kraju, które oznaczają zmianę pór roku. W naszym regionie okresowo będzie panowała chłodna pogoda, ale cały region będzie nadal doświadczał częstych opadów deszczu przez cały sezon, poinformował departament, dodając, że fale w Zatoce Tajlandzkiej mogą wzrosnąć o 2 do 3 metrów, a na Morzu Andamańskim o 1 do 2 metrów. Departament poinformował, że w listopadzie i w grudniu może wystąpić silny obszar niskiego ciśnienia lub cyklon tropikalny przemieszczający się w pobliżu zatoki, przynosząc ulewne lub bardzo ulewne deszcze do kilku obszarów na południu i powodując wzrost fal od 3 do 5 metrów wysokości. Mimo padającego deszczu udało nam się dzisiaj dotrzeć na plażę. W tej chwili morze już wygląda nieco lepiej. Niestety niebo jest dalej zachmurzone. Niestety po powrocie z plaży okazało się, że znowu rozpętała się solidna ulewa. No mamy nadzieję na pozytywną stronę tej sytuacji. Mamy nadzieję, że zbiorniki retencyjne, zbiorniki wodne napełniły się i w czasie pory suchej nie zabraknie nam wody. Hua Hin w wodę zaopatrują dwa zbiorniki, Kaeng Krachan i Pranburi.
Obydwa w porze suchej miały w tym roku wyjątkowo niski poziom wody, co dokumentują te zrobione przez nas zdjęcia. Rzeczywiście, panowała susza i do części miasta dostarczano wodę beczkowozami. Wkrótce wybierzemy się tam ponownie i sprawdzimy, jaki jest ich obecny stan i czy w przyszłym roku nie braknie nam wody. No i pamiętajcie, jeżeli przyjeżdżacie do Huachin w porze deszczowej, miejcie ze sobą parasol, żebyście później nie narzekali, że Janusz i Grażyna powiedzieli wam, że w Huachin nigdy nie pada deszcz.